Drodzy Państwo, nazywam się Emilian Kamiński, witam serdecznie w Kamienicy. Jak co roku zapraszamy warszawiaków do tego teatru, do Kamienicy, do teatru, który jest bardzo młody, ma dopiero 7 lat skończone, ale jest bardzo starej warszawskiej kamienicy, w kamienicy, która ma prawie 120 lat, kamienicy, która widziała bardzo wiele, widziała piękne czasy dla Warszawy i te trudne i ocalała, drodzy Państwo. Kiedyś mnie ta kamienica urzekła właśnie, że tu jest to miejsce, gdzie chcę stworzyć swój teatr. Teatr, który tak sobie wymarzyłem, że będzie teatrem oczywiście takim, który nie będzie ludziom odbierał chęci do życia, bo taka jest moja dewiza w życiu, ale też będzie pamiętał o historii, drodzy Państwo, pamiętał o tradycji, pamiętał o rzeczach, które są istotne, pamiętał też o nowoczesności, o tym, jak dzisiejsze czasy, jakie dzisiejsze czasy przynoszą kłopoty. I o tym wszystkim teatr musi mówić, oprócz właśnie tej takiej misji, żeby też dać ludziom oddech. Ale dzisiejszy dzień jest szczególny, drodzy Państwo. Ta godzina W, tak to zatytułowaliśmy, jest to bardzo szczególny czas. Czas, kiedy wspominamy powstanie warszawskie. Drodzy Państwo, powstanie to jest coś takiego, co w mojej duszy jest taką krwawą raną. Tak jak mnie ktoś przeciął na pół. Jak myślę o powstaniu, a nie mogę go pamiętać, urodziłem się w 52 roku, drodzy Państwo, także tylko znam je z opowiadań i pamiętam jeszcze jako dziecko te ruiny, które jeszcze były w Warszawie, to tylko tyle. Pamiętam ten taką kawałek Zamku Królewskiego, jak Państwo pamiętacie, taka kawałek baszty było, to wszystko pamiętam, natomiast powstania nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chodząc po Warszawie ciągle to powstanie mi przychodzi do mojej głowy, do mojej duszy, do mojego serca i stało się taką krwawą raną, która nie chce się zgoić. Drodzy Państwo, wielki Polak, marszałek Józef Piłsudski powiedział: naród, który nie szanuje swojej historii, musi zginąć. To są mądre słowa. Nawet w naszym hymnie, w pierwszym zdaniu mówimy, mamy jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, drodzy Państwo. Więc póki żyjemy, należy o tych rzeczach pamiętać, o tej historii, o tych ludziach, którzy odeszli. I właśnie dlatego dzisiaj się spotykamy, dziś Państwa zapraszamy serdecznie. Najpierw będziemy mówili o przedwojennej Warszawie, potem o powstaniu. Drodzy Państwo, na początek mamy taką opowieść o makiecie starej Warszawy, makiecie, którą Państwo możecie obejrzeć, tam z tyłu za bufetem jest ona do Państwa dyspozycji. Potem będę mówił o różnych innych rzeczach, natomiast teraz, drodzy Państwo, zapraszam na film o makiecie starej Warszawy, ale na początek jeszcze poproszę dwoje moich gości, którzy są ze mną, Justyna Sieńczyło i Andrzej Rodys. Powitajcie Państwo brawami. Będą tutaj dzisiaj z nami, a teraz Maćku, odpal makietę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Krasucki, jestem historykiem sztuki i warszawianistą i będę miał dzisiaj przyjemność zaprosić Państwa na krótką wycieczkę po przedwojennej Warszawie. Warszawie, która przynajmniej w części Śródmieścia została w znacznym stopniu odtworzona na tej makiecie, którą tutaj mamy w Teatrze Kamienica. Nasz spacer zaczynamy od Placu Piłsudskiego, placu, który już w latach 20. był przedmiotem licznych konkursów, debat, pomysłów na jego organizację. Ten widok, który tutaj jest przedstawiony, pokazuje plac z istniejącym Pałacem Saskim w jego formie po przebudowie przez Adama Ićkowskiego w XIX wieku, ze stojącym pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego i z otwarciem na ogród Saski. Pierwszy z warszawskich publicznych ogrodów otwarty w 1727 roku dla publiczności. Ogród, który krył w sobie bardzo wiele zagadek, zakamarków, no, między innymi jednym z ciekawszych elementów ogrodu jest istniejąca do dzisiaj fontanna i ta niewielka wieża ciśni. Jest to element wodociągów warszawskich, ale wodociągów nie Lindleya, tylko Marconiego, czyli wcześniejszych o blisko 30 lat wodociągów, które zaopatrywały przynajmniej dużą część Śródmieścia w wodę, także właśnie na terenie ogrodu Saskiego. W ogrodzie Saskim mamy jeszcze Teatr Letni, który przed wojną był siedzibą wielu instytucji, między innymi Teatru Rozmaitości. Niestety nie przetrwał wojny, spłonął w 1939 roku. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się duży zielony teren. No i rozstawiający się co jakiś czas sezonowo cyrk w formie takiego dużego namiotu.
Ogród Saski był ogrodem, który też stwarzał bardzo wiele problemów architektom i urbanistom Warszawy. Między innymi było to spowodowane tym, że ogród zamykał ulicę Marszałkowską. Nie było w zasadzie praktycznie przejazdu między tamtą częścią Marszałkowskiej a Placem Bankowym. Stąd już w 1925 roku powstał projekt przebicia Marszałkowskiej wzdłuż Alejki Parkowej do Placu Bankowego. Projekt, który został zrealizowany częściowo w 1944 roku i to jest o tyle ciekawe, że jest to pierwsza inwestycja, czy w zasadzie jedyna taka duża inwestycja zrealizowana w czasie wojny, a druga nitka Marszałkowskiej właśnie wzdłuż też tej alejki została poprowadzona w 1952 roku. I dzisiaj tą Marszałkowską przejeżdżamy sobie praktycznie bez korków, no chyba że w godzinach szczytu. Ale przed wojną było to właśnie miejsce, gdzie się tworzyły pierwsze w Warszawie korki samochodowe. Przechodząc wzdłuż Królewskiej, wracamy z powrotem do Placu Piłsudskiego. Mijamy gmach Zachęty, który praktycznie nie uległ zmianie. Z tyłu za nim Kościół Świętej Trójcy, czyli zbór ewangelicki, jeszcze XVIII-wieczny projektu Szymona Bogumiła Cuga, nawiązujący w swoich formach do świątyni na planie centralnym, czyli gdzieś tam jeszcze do dawnego rzymskiego Panteonu. I gmach budynku Pałacu Kronenberga. Budynek, który powstał dla Leopolda Kronenberga, zaprojektowany przez świetnego architekta Pawła Hitziga, jeszcze też w XIX wieku, berlińskiego architekta, przetrwał wojnę, został wypalony, miał spalone stropy, spalony dach i pierwotnie nawet Biuro Odbudowy Stolicy rozważało jego adaptację na funkcję obiektu użyteczności publicznej, ale nie przetrwał różnych zawieruch politycznych i w końcu rozebrano go w latach 60. Dzisiaj w tym miejscu zaczyna się gmach hotelu Victoria. Natomiast tu jest jeszcze bardzo ciekawy budynek przy Placu Piłsudskiego. Budynek z jednej strony salonu Fiata, polskiego Fiata, gdzie był salon wystawowy polskiej myśli motoryzacyjnej, czy polsko-włoskiej, a także sąsiadujący z nim budynek Instytutu Propagandy Sztuki, w zasadzie takiego najważniejszego przedwojennego pawilonu wystawowego, gdzie prezentowano między innymi sztukę awangardową, czy w zasadzie nawet głównie sztukę awangardową. Przechodząc dalej ulicą Królewską, mijamy gmach Komendy Miasta z sąsiadującym budynkiem Domu Bez Kantów. Jest to ostatni projekt autorstwa Czesława Przybylskiego, projekt z 1935 roku. Budynek o bardzo ciekawej elewacji, wykańczanej piaskowcem, o właśnie takich dużych, monumentalnych podziałach. Budynek, który powstał dla Funduszu Kwaterunku Wojskowego i był z założenia domem mieszkalnym dla oficerów czy wyższej kadry wojskowej. Przejdźmy w takim razie ulicą Krakowskie Przedmieście. Krakowskiego tutaj co prawda nie ma, ale mamy tyły i ulicy Czackiego. I tutaj też budynki wzdłuż ulicy Traugutta. Gmach Banku Handlowego, tutaj sąsiadująca z nim kamienica Heurichowska, duży budynek zaprojektowany przez Jana Heurycha, dzisiaj także rozbudowywany. I naprzeciwko praktycznie gmach Pałacu Akademii Sztuk Pięknych, czyli Pałacu Czapskich, jeszcze w swojej późno-barokowej formie. Przechodząc Krakowskim Przedmieściem dochodzimy do ulicy Świętokrzyskiej, która w swoim pierwotnym przebiegu nie była tak prosta jak dzisiaj. Tutaj w okolicach ulicy Czackiego, od Krakowskiego Przedmieścia, łamała się, dochodząc do Placu Napoleona czy Placu Wareckiego, czyli dzisiejszego Placu Powstańców, jako niewielka ulica, później trochę szersza, znajdowała koniec swojego biegu na ulicy Bagno, która po skosie dochodziła do Placu Grzybowskiego. Przy Placu Napoleona znajdowały się największe, najbardziej reprezentacyjne gmachy przedwojennej Warszawy. No, między innymi budynek Prudencjalu, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń Prudencjal, zaprojektowany przez Marcina Weinfelda, bardzo nowoczesnej konstrukcji szkieletowej, żelbetowej, konstrukcji, która przetrwała zawieruchę wojenną, zawieruchę Powstania Warszawskiego. I właśnie dzięki temu Weinfeld był w stanie odbudować budynek po wojnie, lokując w nim Hotel Warszawa. Dzisiaj ten gmach znowu odzyskuje swoją modernistyczną, wcześniejszą formę. Oczywiście jest to też jakaś pewna kreacja. No i kolejny budynek to bardzo charakterystyczny, który pojawia się na szeregu fotografii czy widoków Warszawy. To jest gmach Poczty Głównej.
Poczty Głównej, która była bardzo ważną redutą powstańczą w czasie Powstania Warszawskiego, budynek nie przetrwał wojny. Dzisiaj cała ta pierzeja zajmowana jest przez gmach Narodowego Banku Polskiego. Natomiast no, sam Plac Napoleona także został w jakimś stopniu, czyli dzisiejszy Plac Powstania Warszawskiego, Powstańców Warszawy, został zmniejszony i trochę jest jakby po wojnie został powiększony dzięki odsunięciu Banku Polskiego od tej pierzei. Na tyłach ulicy Wareckiej, tyłach Placu Napoleona przechodzimy do ulicy Szpitalnej, ulicy Górskiego, ulicy Przeskok. W zasadzie tutaj widzimy bardzo niską zabudowę, jeszcze znacznie wcześniejszą, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się dom chłopa. Natomiast bardzo ciekawy budynek tej kamienicy, jest to kamienica istniejąca do dzisiaj, kamienica Wedla, w której znajduje się pijalnia czekolady i także kamienica, w której przed budową fabryki na ulicy Zamojskiego znajdowała się pierwsza fabryka tej dużej wytwórni czekolady. Zresztą budynek także częściowo jest widoczny tutaj. Jedno z najbardziej charakterystycznych skrzyżowań przedwojennej Warszawy, zresztą też pojawiające się w bardzo wielu widokówkach, skrzyżowanie ulicy Chmielnej, ulicy Zgoda, ulicy Szpitalnej, no i tutaj także Chmielnej z tej strony. Być może Państwo byście to miejsce rozpoznali, gdyby tutaj znajdował się dom braci Jabłkowskich, już przedwojenny, wzniesiony na początku XX wieku jako dom handlowy według projektu Lipopa i Karola Jankowskiego. Natomiast do dzisiaj zachowało się też kilka budynków, między innymi ten narożny budynek tutaj na rogu Chmielnej i Zgody. I co ciekawe, w zasadzie od nowa wybudowany, ale też powtarzający taki klinowy układ posesji, ten gmach na rogu Zgody i Szpitalnej. Sama Zgoda była ulicą niezwykle ciekawą, ulicą, która dochodziła do ulicy Sienkiewicza i w zasadzie do Marszałkowskiej, przy której znajdowała się kamienica ta z wieżyczką wydawnictwa Gebetnera i Wolfa, czy także bank pod orłami, też projektu Heuricha Młodszego, czy choćby istniejący też do dzisiaj budynek Towarzystwa Kredytowo-Handlowego projektu Schillera, który w tej chwili jest przebudowywany czy przekształcany. Natomiast później Zgoda swoją kontynuację znajdowała w ulicy Brackiej i dalej dochodziła aż do Placu Trzech Krzyży. Dochodząc do Alei Jerozolimskich, przechodzimy ulicą, która dzisiaj no, zyskała zupełnie inny charakter, głównie ze względu na socrealistyczną zabudowę z tej strony, rotundę, która znajduje się w tym miejscu i domy towarowe centrum, czy całą ścianę wschodnią, zamykającą wschodnią pierzeję Marszałkowskiej. W miejscu, gdzie jest dzisiejsza tak zwana patelnia, czyli wejście do metra, metrocentrum, znajdował się przed wojną fragment Dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. My widzimy tylko połowę tego budynku. Pierwotnie się składał z dwóch takich części ustawionych ze sobą symetrycznie, czyli trochę tak jak dwa zestawione parowozy parowe, znaczy dwa parowozy tyłami. Budynek projektu Henryka Marconiego w zasadzie do początków XX wieku pełnił, czy nawet jeszcze później, pełnił funkcję głównego dworca warszawskiego. Zmieniło się to dopiero po wybudowaniu Dworca Głównego, praktycznie nieukończonego przed wojną. Dworzec projektu wspomnianego już dzisiaj Czesława Przybylskiego. Jeden z najciekawszych projektów warszawskich, czy w ogóle polskich przedwojennych, gdzie oprócz takiej architektury modernistycznej zaprojektował także bardzo nowoczesne hole, trochę w duchu amerykańskiego streamline, takich właśnie nowoczesnych wnętrz zapraszających do podróży. Te tereny dzisiaj są terenami nadal kolejowymi. Po dworcu głównym zachowały się podziemia. Są to perony na terenie dworca Warszawa-Śródmieście. Natomiast główny gmach został, mimo że był używany w czasie wojny, został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. No a po gmachu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej nie ma już żadnego śladu, poza jedynie miejscem, gdzie on się znajdował. Doszliśmy w ten sposób do części Śródmieścia zajętej po 1952 roku na teren Placu Defilet i Pałacu Kultury. W dużym stopniu te kamienice przetrwały wojnę.
Te, które nie przetrwały, były wypalone bądź wymagały bardzo poważnego remontu. Powoli były remontowane w latach 45, 47, 49 dość spontanicznie przez wracających mieszkańców i wracających właścicieli, którzy zmagali się z Biurem Odbudowy Stolicy czy też później Wydziałem Budownictwa, argumentując swoje chęci odbudowy. Natomiast wiadomo już było w końcu lat 40., że cały ten teren będzie jednak przewidziany pod zupełnie nową dzielnicę. I w zasadzie wszystko, co tutaj widzimy, zostało poświęcone pod budowę Pałacu Kultury. Dokąd on sięgał, no, możemy się domyślać, widząc przelot ulicy, wylot ulicy Bagno na ulicę Świętokrzyską i w tyłu gmach Pasty, czyli pierwszego warszawskiego wieżowca, drapacza chmur. W zasadzie wiemy w tym momencie, że cały ten środkowy tutaj kwartał jest zajęty pod dzisiejszy pałac. Wędrując po przedwojennej Warszawie, no trochę tak jak palcem po mapie, ale tutaj jesteście Państwo, macie możliwość obejrzenia tego w innej skali. Zachęcam do tego, żeby zerknąć w ulicę z punktu widzenia pieszego. Warto zwrócić uwagę także na budynki tej centralnej części, czyli gmach Towarzystwa Rasija, projektu Władysława Marconiego. Tam z tyłu ten jest taki z rotundą gmach Banku Polskiego, który także przetrwał częściowo wojnę. W ruinach tego banku Leopold Tyrmand umieścił część akcji Złego. Tam między innymi odbywa się spotkanie Merynosa z bandą z warszawskimi bandziorami. Czy dalej gmach Poczty Głównej, czy idąc jeszcze w tamtą stronę też budynki przy placu Dąbrowskiego, jak choćby kamienica Goldsztanda, czy Pałac Szlenkierów, wszystkie istniejące do dzisiaj. To trochę mit, że w Warszawie po wojnie się nic nie zachowało i chodząc po dzisiejszych ulicach okaże się, że bardzo wiele takich ostańców jednak przetrwało. Ta makieta pokazuje dokładnie, które istnieją, niektóre może schowane, inne fragmentarycznie, jak na przykład budynek Towarzystwa Rasija, który zachował się w części parteru i piętra, między innymi do dzisiaj jest klatka schodowa tam widoczna. I bardzo wiele z tych domów jednak w jakimś stopniu zawieruchę wojenną przetrwało. Niektóre były rozebrane po wojnie, inne były wyremontowane, a jeszcze inne gruntownie przebudowane. Dziękuję Państwu za wycieczkę i zachęcam teraz do tego, żeby z makietą zapoznać się osobiście. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Justyna Sieńczyk zaśpiewa teraz piosenkę z repertuaru Wiery Gran, której tutaj spektakl prezentujemy na małej scenie na Piwnicy Warsza. Justynko, prosimy. Ulicą niecałą pewnego dnia w Warszawie strapiona dziewczyna szła w ogrodu ciemny mrok. Taka smutna, aż łzy zamąciły jej wzrok. Czy pracę straciła, czy tak jej żal, że nie ma w czym pójść na jutrzejszy bal? Jakie troski serce gniotą, czy dokuczył jej kto? Mniejsze o to. Ach, idzie ulicą ze swą tajemnicą i łka. I wołam w jej stronę w szumiący czas, nad czarną przepaścią umarłych lat. Poczekaj, nie płacz, stój, daj mi wszystek twój żal, oddaj mi smutek twój. Weź wszystkie radości paryskich dni, a tam warszawskie podaruj muzy. Czy słyszy? Ach, nie słyszy. Głos się gubi w ciemności i ciszy. I idzie strapiona i patrzę, kto ona, to ja. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, od lat przyjaźni się z nami pan Andrzej Rodys, poeta, pisarz, bardzo ciekawy człowiek. Andrzej, drodzy Państwo, pan Andrzej powie teraz swój poemat o przedwojennej Warszawie. Napisał
bardzo dużo poematów o Warszawie. Dwa z nich będzie Państwu prezentował dzisiaj. Andrzeju, prosimy bardzo. Zaledwie wczoraj były te fakty. Dziś już powoli kurz je okrywa. Stają się stare jak pterodaktyl, choć pamięć o nich jeszcze dość żywa. Niektóre weszły na stałe w obieg do katalogu utartych pojęć, jak choćby fragment tekstu piosenki. Co to i chciałabym, i się boję. Była Warszawa międzywojenna, o której takie prawdy głoszono, że jest to Mekka wszelkiej beztroski, zabawy, żartu, rozrywki pono. Porównywano ją wprost z Paryżem, gdzie ział erupcją wulkan Kankana, gdzie według legend hulanka trwała od popołudnia po brzaski rana. Pewnie nie wszystkim było beztrosko, zwłaszcza tym gorzej sytuowanym. Ale wiadomo, to się udziela i promieniuje na różne stany. Na ekskluzywne bale sosiety, zaułki woli, piknik w Młocinach, Adrie, qui pro quo, mroczny Czerniaków lub towarzystwo na imieninach u jakiejś cioci na szóstym piętrze, gdzie wódka była czysta i słodka, obok zagrycha i flaszka wina, muzykę z radia puszczała ciotka, oprócz tego występy były, gra na grzebieniu i na banjoli, muzyka własna, a słowa szwagra lub vice versa, jeśli kto woli. I tak płynęły w przestrzeń piosenki o czarnych mańkach, hankach i helach, o tym jak podpadł Felek Zdankiewicz i jaka smutna jest ta niedziela, w którą niestety się rozstaniemy, bo jednak pary nie będzie z nas. Więc pożegnamy się najpoważniej, najdramatyczniej, na wieczny czas. Warszawa żyła Lopkiem, Wiechem, Jaroszy, Mordonówną, Bodo. Zdawałoby się, wszystkie drogi do kin, teatrów nas zawiodą, do pierwszych rzędów lub pod sufit, zależy co kto miał w kieszeni. I tak się żyło rozrywkowo, wśród blasków, choć i nie bez cieni. A na ulicy, wśród przechodniów, galeria różnorodnych typów. Starozakonnych kupców grupy, obok ówczesnych słabnych VIP-ów, bez ochroniarzy, inkognito, brzęczały szable i ostrogi, błyszczały gwiazdki, belki, szlify, stukały zgrabne damskie nogi, strojne w wykwintne pantofelki od hiszpańskiego lub Helmana, rewia cukienek, kapeluszy, czy to wieczorem, czy to z rana, gdy eleganckie biuralistki do biur pędziły szybkim krokiem, zaś praczki, szwaczki i sklepowe też podążały jakby bokiem, nie chcąc się bardzo rzucać w oczy z ubiorem swym skromniejszym nieco, lecz były nie mniej czarujące i zbrojne w ową broń kobiecą, o której śpiewał słynny Bodo, sławiąc potęgę seksapilu. To właśnie były warszawianki pełne uroku, wdzięku, stylu i potrafiące fascynować urodą, elegancją, głosem, niczego nie ujmując paniom z innych miasteczek, miast i wiosek. W dźwiękową ilustrację miasta wrośli nieletni gazeciarze, zachwalający swe dzienniki barwnymi opisami zdarzeń jak trup we wannie na Bugaju, albo też romans z Zajzajerem, którym chlapnęła w twarz rywalce panna z dość krewkiem charakterem, wprost nie mogąca znieść zniewagi, że ta odbiła jej strażaka, ta makolągwa z kaczem skrzydłem, taka i siaka i owaka. Więc zanim gość gazetę kupił, znał prawie pełny przegląd newsów od porachunków wśród półświatka po hollywoodzki świat luksusu i po tajniki polityki, po hossy, bessy, koniunktury, słynne procesy kryminalne, wieści ze sztuki i kultury i nawet mógł już nie zaglądać na wielkie płachty Czerwoniaka, bo wszystko wcześniej opowiedział mały gazeciarz Zawadiaka. Byli i inni, którzy głosem chcieli zdobywać klientelę.
Różni handlarze i blacharze, szlifierze, butów czyściciele, ci równocześnie promowali super błysk pasty do Brolina ze znakiem brodatego kozła, co jak Matołek, poczciwina z rysunków Walentynowicza, wciąż się uśmiechał do publiki, jakby chciał mówić: czyśćcie buty, i oficerki, i trzewiki. Kwitły przeróżne interesy, rzeźby uliczno-podwórkowe, z siedzibą firmy wprost na plecach, z dala od ustaw podatkowych. Jeszcze muzycy i śpiewacy, aktorzy, ba, cyrkowcy nawet, prezentowali swe talenty jak wielką sztukę, wielką sprawę, wzbudzając nieraz zachwyt widzów, potrafiąc panie do łez wzruszać, co przekładało się na datki wrzucane w czeluść kapelusza. W tak zwanych lepszych kamienicach były na bramach umieszczone groźne napisy ostrzegawcze, że wstęp surowo tu wzbroniony, żebrakom, wszelkim domokrążcom, handlarzom, grajkom i śpiewakom, i było to egzekwowane, choć może nie do końca jakoś. Stróż zwykle bywał blisko bramy i dość gorliwie jej pilnował, niechętnie patrząc na intruzów. Często odzywał się w te słowa: a pan szanowny, że tak powiem, faktycznie kogo to uważa? Zaś gdy zobaczył tych jak wyżej, miotłą lub pięścią im wygrażał. Ale zdarzyło się czasami, że cieć oddalił się od bramy. Albo jeżeli wypił setkę, nie był już tak skoncentrowany, by w jego monitorowanie nie mogła wkraść się drobna luka. A przez tę lukę na podwórko wślizgnął się handlarz, żebrak, sztuka. To też przez okno uchylone często zdarzało się usłyszeć: belecha się lutuje, reperuje, lub ziemia, ziemia do doniczek, handelarz starzyzną, kupno sprzedaż, i tym podobne zawołania wytwarzające atmosferę dzisiaj już nie do opisania. To wszystko było jakby wczoraj, lub może nawet dzisiaj rano. Na rogu sklepik pana Szmula, w którym dość chętnie kupowano. Nigdy niczego nie zabrakło, a gdyby nawet było tak, to się słyszało: co jest, nie ma. U mnie jest wszystko, nawet brak. Jednakże przyszedł tamten wrzesień, znaczony wybuchami bomb niszczących wszystko w lewo, w prawo, w tył i do przodu, wzwyż i w głąb. Pan Szmul wtłamszony został w getto. Potem odjechał z Umszlakplac. Była godzina policyjna, łapanki, pawiak i erzac. Popowstaniowy plan zniszczenia to jeszcze nie był koniec zła, bo później przyszła odbudowa. Wtedy nie jeden i nie dwa zupełnie niezniszczone domy poszły pod kilof, jak pod nóż, w ramach tworzenia nowych treści. Cóż można było zrobić? Cóż, tamtej Warszawy dzisiaj już nie ma. Zniknęła brama, zniknął i cieć. Miasto odżyło, lecz zgoła inne, i choćby bardzo chciało się chcieć, ono już nigdy nie będzie takie jak wtedy. No zaraz, który był rok, gdy na parkietach królował, nie wiem, czy to był Charleston, czy Lambeth Walk. Odeszli w przeszłość wielcy, znani, lecz i nieznani wprost przechodnie. Były ogromne dokonania, niestety były też i zbrodnie, i cała masa drobnych sprawek, o których nikt już się nie dowie. One usnęły pod gruzami na Starym Mieście, Czerniakowie. Zaledwie wczoraj były te fakty. Dziś już powoli kurz je okrywa. Stają się stare jak pterodaktyl, choć pamięć o nich jeszcze dość żywa. Niektóre weszły na stałe w obieg do katalogu utartych pojęć, jak choćby fragment tekstu piosenki: i chciałabym, i się boję.
Dziękujemy, Andrzeju, pięknie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zwyczajem w moim domu było wspólne śpiewanie. Wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich, takie, co się śpiewa w harcerstwie, ale właśnie w domach oczywiście, kolędy w czasie Bożego Narodzenia, Wigilii. Natomiast w takich normalnych uroczystościach siadaliśmy sobie, dziadek brał akordeon, potem ja brałem gitary i śpiewaliśmy piosenki, więc poczujcie się Państwo na chwilę jak w naszym domu. Nie noszą lampasów i szarych strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają zza płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Niejedna panienka i niejedna wdowa za wami ułani polecieć gotowa. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, żeby nie kochały ułana mężatki. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Nie ma takiej chatki ani przybudówki, gdzie by nie kochały ułana Żydówki. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Babcia umierała, jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie ułani będziecie. Hej, hej, ułani, malowane dzieci,
jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Rozwijaj się, o mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika cisawego, dadzą mi konika cisawego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi maniorkę z gorzałczyną, dadzą mi maniorkę z gorzałczyną. A żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił za dziewczyną. A żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił za dziewczyną. Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską, dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską. Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła tam pod Moskwą. Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła tam pod Moskwą. Powiodą z okopów na bagnety, powiodą z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy. Otwieraj, nie bój się, my czwartacy, otwieraj, nie bój się, my czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty całe błonie, za nami piechoty całe błonie. O Boże, a dokąd Bóg prowadzi? O Boże, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno, gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno. Zobaczyć to stare nasze Wilno, zobaczyć to stare nasze Wilno. A z Wilna jest droga już gotowa, a z Wilna jest droga już gotowa. Do tego starego, cnego Lwowa, do tego starego, cnego Lwowa. A z Wilna pojedziem do Berwina, ze Lwowa pojedziem do Berlina. Udusić Hitlera, sukinsyna, udusić Hitlera, sukinsyna.
Próbuję z pamięci, ale pamięć zawodna. Dziadek mnie nauczył takiej. Tam na bluniu bliższy kwiecie stoi unła na wedecie, a dziewczyna jak malina niesie koszyk róż. A dziewczyna jak malina niesie koszyk róż czerwoniutkich, a dziewczyna jak malina niesie koszyk róż. Stój, poczekaj, moja duszko, stąd tak drobną stąpasz nóżką. Jam z tej chatki rwałam kwiatki i powracam już. Jam z tej chatki rwałam kwiatki i powracam już. Oj, do domu, jam z tej chatki rwałam kwiatki i powracam już. Może kryjesz wrogów tłuszcze, daj buziaka, to cię puszczę. Ja mnie taka dam buziaka, jeno z konia zsiądź. Ja mnie taka dam buziaka, jeno z konia zsiądź. Zbuladego, ja mnie taka dam buziaka, jeno z konia zsiądź. Z konia zsiędę prawo znane, jutro kulką w łeb dostanę, gdyś tak prędki do tej chętki bez buziaka bądź. Gdyś tak prędki do tej chętki bez buziaka bądź. Oj słodkiego, gdyś tak chętki do tej prędki bez buziaka bądź. Gdy szczęśliwie wrócę z boju, gdzie mam szukać cię w pokoju? W białej chatce przy mej matce nad strumykiem zwyż. W białej chatce przy mej matce nad strumykiem zwyż. Przy mamusi w białej chatce przy mej matce nad strumykiem zwyż. Lecz gdy zginę w boju snadnie, to buziaczek mój przepadnie. Wierna tobie na twym grobie ucałuję krzyż. Wierna tobie na twym grobie ucałuję krzyż. Twój brzozowy, wierna tobie na twym grobie ucałuję krzyż. Młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Poszedł żołnierz na wojenkę, poprzez góry, lasy, pola, i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka jest żołnierska dola. I choć go trapiły wielce kule, gdy szedł do ataku, żołnierz śmiał się, bo w plecaku miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. I piosenka z czasów wojny.
Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak wół, pod paltem schowana rąbanka. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Spod serca kap-kap, rąbanka i schab, a pociąg mknie jak szalony. Schabościak i kicha, to dobra zagrycha, pod ławką dwa salce soli. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. I wesoło. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Nim on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na dworcu staje. Żandarmy wsiadają, wszystko zabierają i nic już nie zostaje. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera. Jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. Nieś po błocie w dal, w zapłakany świat, przemoczone pod plecakiem 18 lat. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów, jasna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Może właśnie dziś patrzy w mroczną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Deszcz, jesienny deszcz, bębni w hełmu stal. Idziesz, młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. Może dobry Bóg da, że wrócisz znów. Będziesz tulił jasną główkę miłej swej do snu. Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim.
1 sierpnia, dzień krwawy, powstał naród Warszawy, by uwolnić stolicę od zła. I spłynęła na dachy, barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów mgła. O, jaka rozkosz me serce rozpina, gdy wiz w ręku gra. AMP nigdy się nie zacina, wolna Warszawo ma. Bo z krwi naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Gdy nasz naród pochwycił za oręż, musi wolnym być. Trzeba obejść nam getto, bo już wolę zdobyto, a u nami czerwieni się noc. Stare miasto już płonie, a nam mdleją już dłonie. Trzeba walczyć dzień i całą noc. Zmienić nas nie ma komu, iść nie można do domu, chociaż z domu już tylko gruzy są. Nie ma matki, rodziny, ni kochanej dziewczyny, tylko oczy zachodzą mi mgłą. O, jaka rozkosz me serce rozpina, gdy wiz w ręku gra. AMP nigdy się nie zacina, wolna Warszawo ma. Bo z krwi naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Gdy nasz naród pochwycił za oręż, musi wolnym być. Stare miasto jest za nami, trzeba iść kanałami, chociaż rany tak pieką i rwą. Chociaż serce tak boli, trzeba iść wbrew swej woli, tylko oczy zachodzą ci łzą. Płakać nam nie wypada, bo już Niemiec się skrada, by odebrać najdroższą nam broń. Broni wam nie oddamy, wszyscy raczej padniemy, razem z życiem zabierzcie nam broń. O, jaka rozpacz me serce rozpina, walczyć nie ma czym. Pod czołki idzie z butelką dziewczyna, by zapłacić im. Za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te. I za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Już w mieście się łamie, Niemcy są w każdej bramie i stawiają Polaków pod mur. Słychać wciąż salwy krótkie, potem jęki cichutkie, to tak ginie warszawski nasz lud. Tak to ci warszawiacy, bohaterscy chłopacy, co wolną Warszawę chcieli mieć. Nasza siła za mała, aby wroga złamała, miast wolności dziś mamy swą śmierć. O, jaka rozpacz me serce rozpina, walczyć nie ma czym. Pod czołki idzie z butelką dziewczyna, by zapłacić im. Za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te. I za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Teraz przystań na chwilę, przy powstańca mogile klęczy matka i cichutko łka. Serce jej z bólu płacze, synka już nie zobaczę, taka dola jest matczyna ma. Powstań, synu mój miły, z tej powstańczej mogiły i do matki nieszczęsnej swej wróć. Niech cię jeszcze zobaczę, nad ranami zapłaczę, powstań, synu, męczarnię mą skróć. O, nie płacz, matko, nad grobem powstańca, szkoda twoich łez. Taka smutna jest dola skazańca, taki życia kres. Za Warszawę swe życie oddałem, swój powstańczy czyn. Chociaż tylko 16 lat miałem, twój warszawski syn. Za Warszawę swe życie oddałem, swój powstańczy czyn. Chociaż tylko 16 lat miałem, twój warszawski syn. Przepraszam.
wiersz Ireny Tomalak, mojej prababci, która w randze majora była w powstaniu, była zastępcą łączniczek, mieszkała tu niedaleko przy Działdowskiej 6. Po wojnie więziona, spędziła 10 lat w więzieniach stalinowskich. Wiersz z grudnia 1944 roku. Tupu, tupu, chlapu, chlastu. Nie mam nóżek 11. Mam dwie tylko nóżki małe, do dreptania doskonałe. Umiem chodzić, biegać, gonić, we drzwi stukać, w okna dzwonić. Umiem milczeć, szeptać, gadać, strzelać, dźwigać, papier zjadać. Umiem cicho w kącie siedzieć i wychodzić wciąż na przodzie. Umiem śmiać się, umiem płakać, umiem znikać, kryć się, skakać. Umiem szefom głowę kręcić. 100 adresów mam w pamięci. Umiem nie spać, nie jeść wcale, tylko nie chcę już się chwalić. Raz chodnikiem, raz kanałem biegną moje nóżki małe. Tupu, tupu, chlapu, chlastu, choć ich nie mam 11. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam za te moje wzruszenie. Obiecałem sobie, że tę piosenkę w końcu zaśpiewam, bo nigdy jej nie mogłem zaśpiewać ze względu właśnie na to, że dławi mnie w gardle. Dziś spróbowałem, a niestety pod koniec już się nie udało. Także bardzo Państwa przepraszam za tę prywatność. Nie grają nam surmy bojowe, ni werble do szturmu nie warczą. Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Niech płynie piosenka z barykad, wśród ulic, zaułków, ogrodów. Z chłopcami niech idzie na wypad pod rękę przez cały Mokotów. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak w piersiach gra, aż braknie tchu. Czy w słońca żar, czy w chłodną noc, prowadzi nas pod ogniem znów. Ten pierwszy marsz, jak dzień po dniu, w poszumie drzew i w sercach drży. Bez zbędnych słów i zbędnych skarg, to nasza krew i czyjeś łzy. Niech wiatr ją poniesie do miasta, jak żagiew płonącą i krwawą. Niech w górze zawiśnie na gwiazdach, czy słyszysz płonąca Warszawą? Niech zabrzmi w uliczkach znajomych, w alejach, gdzie bzy już nie kwitną, gdzie w twierdzy zmieniły się domy, a serca w zapale nie stygną. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak w piersiach gra, aż braknie tchu. Czy w słońca żar, czy w chłodną noc, prowadzi nas pod ogniem znów. Ten pierwszy marsz, jak dzień po dniu, w poszumie drzew i w sercach drży. Bez zbędnych słów i zbędnych skarg, to nasza krew i czyjeś łzy. Szanowni Państwo, tak się składa, że w 62. rocznicę Powstania Warszawskiego obchodziliśmy tu właśnie w naszym teatrze. Jeszcze go nie było, tego teatru. Tu wszystko, wszędzie były prace. Natomiast w piwnicy Warsza, takiej naszej najskromniejszym miejscu, takim bardzo historycznym, które radzę Państwu odwiedzić dzisiaj, było, drodzy Państwo, takie spotkanie z powstańcami warszawskimi, 62. rocznica. I było tam 40 chyba powstańców. 20 nie doszło, bo pomyliła jakaś pani adres, ale byli i inni ludzie. Śpiewaliśmy piosenki powstańcze z Justynką i z koleżankami, kolegami. A Krzyś Kolberger mówił wiersze Baczyńskiego, drodzy Państwo. Świętej pamięci Krzyś Kolberger, bardzo związany z naszym teatrem, mój przyjaciel od lat. W każdym razie on był miesiąc po takiej straszliwej operacji i zgodził się właśnie, że będzie te wiersze mówił. I mówił, pięknie mówił te wiersze. Natomiast, drodzy Państwo, jaka jest puenta tej mojej opowieści? Otóż
po skończonym tym spotkaniu niezwykłym, bardzo wzruszającym, 62. rocznica powstania warszawskiego, jeden z powstańców doszedł do mnie i mówi: Emilian, wiesz co? Dobrze, że Stefana nie było. Jakiego Stefana? No z Baonu, Zośka, Parasol, już nie pamiętam. No Stefana, i tu wymienił nazwisko. Bo słuchaj, dobrze, że on się tam pomylił i tam poszedł, bo wiesz co, jak on by posłuchał tego Krzysia Kolbergera, jak on mówi te wiersze Baczyńskiego, jakby was posłuchał tych powstańczych piosenek, jakby napił się tutaj tego twojego wina, bo jeszcze takie wino swoje dałem, taka powstańczy był taki, taka kolacja powstańcza. Mówi, to on by ci zszedł na zawał. Ja mówię, ale dlaczego? Bo człowieku, on w tej piwnicy w powstaniu siedział. Czyli to są piwnice, gdzie byli powstańcy, to był punkt opatrunkowy, także to jest szczególne miejsce i szczególne miejsce dla takiego spotkania jak dziś. A teraz Justynka przeczyta fragment wiersza. A otóż macie wszystko. Byłem jak lipy szelest. Na imię mi było Krzysztof i jeszcze ciało. To tak niewiele. Po co mi imię tak dziecinne? Po co, matko, taki skrzydeł pokrój? Taka walka, ojcze, po co? Takiej winie? Od łez ziemi krwawo mi i mokro. Nie umiem, matko, nazwać. Nazbyt boli. Nazbyt mocno śmierć uderza zewsząd. Miłość, matko, już nie wiem, czy jest. Nozdrza rozdęte z daleka Boga wietrzą. Moja mała, do widzenia już, jeszcze raz buzi daj, a wywalczę ci kraj, piękny kraj, pełen zbóż. Po powrocie ofiaruję ci w mej manierce ten cud, rybkę ze słonych wód lub korale z mej krwi. Moja mała, otrzyj łzy, będę listy pisał ci. O wojence nie myśl źle, moja mała, moja mała, moja mała, moja mała, mój ty śnie. Po powrocie dam ci jeszcze dam śniegu z wysokich gór, wiatru z zielonych pól, szybek z nieznanych miast. Więc bogata będziesz, że aż strach, ja przy tobie jak król, w domku drobnym jak ul, będę śpiewał ci tak. Moja mała, otrzyj łzy, słyszysz, szumią morza trzy, śnieg na górach, w polu wiatr. Moja mała, moja mała, moja mała, moja mała, to mój dach. Szanowni Państwo, teraz Andrzej Rodys opowie swój poemat o wypędzeniu. Od dość dawna powszechnie wiadomo, że nie w modzie pisać epopeje. Można jednak czasem być niemodnym, gdy przypomną się tragiczne dzieje, które chce się wyrzucić z pamięci. Ale one uparcie wracają, chociaż wiele lat już upłynęło, tak jak żywe przed oczyma stają. ...1944. Wielka wojna do końca zmierzała. Krwi się jednak jeszcze lało sporo. Krwi ofiara wciąż była za mała. A w Warszawie wybuchło powstanie. Akt rozpaczy i dumy zarazem.
bez specjalnych widoków na sukces. Walka mrówki z przeogromnym głazem. Czyż to nie jest tragedia niezwykła dla człowieka, gdy swój dom utraci? Gdy go z domu brutalnie wypędzą? Tak, to gwałt jest w zbrodniczej postaci. Taki gwałt spotkał kiedyś mieszkańców dość dużego stołecznego miasta leżącego w środku Europy. Wypędzeni, wygnani i basta. Zna historia różne przesiedlania. Każde z nich to jakieś jest bezprawie, ale trudno szukać porównania z tym, co działo się w mieście Warszawie. Inni wypędzeni mieli szansę spakowania, wzięcia swego mienia. Ich nie gnano przed lufami naprzód w atmosferze hiperzastraszenia. A tu trwała bitwa beznadziejna, w której ginął ktoś znajomy co dzień. Wreszcie nadszedł jej dzień 60. Piekło było. Od porannych godzin i huczało, i trzęsło się z siłą chyba z 8 w richterowskiej skali. Armagedon czy apokalipsa? W każdym razie świat się chciał zawalić. W schronie ciemno, świece się skończyły, ktoś się modli, ktoś zwyczajnie beczy, zaś ktoś trzeci ze strachu zwariował i coś gada do siebie, od rzeczy. Już stwierdzamy z przykrością i lękiem, że powstańcza placówka zamiera. Amunicji brakuje i wody, są też ranni, więc pluton się zbiera do odwrotu. I w głąb Żoliborza korytarzem piwnicznym odchodzi. Potem niknie w rowie łącznikowym. Słychać głosy. Oni, tacy młodzi. Wreszcie spokój. Cisza. Podejrzana. W drzwiach do piwnic nadludzie stanęli. Krótki rozkaz. Roz! Wychodzić! Pada. Wychodzimy. Całkiem otępieni. Wypełzamy na wrześniowe światło wynędzniałym, brudnym korowodem, niewyspani, głodni, wystraszeni, pachnący tygodniowym smrodem. Ustawili na dworze kolumnę, do wymarszu pośpiesznie zmierzają. Dzień jest chłodny, pierwsze dni jesieni. I niektórzy zębami szczękają, bowiem wyszli z piwnicy w koszulach. Ciepła odzież została w mieszkaniach. Stąd pytania, czy można na chwilę wejść na piętro, nałożyć ubrania? Każdy może wziąć to, co przy sobie. Nie ma mowy, by zabrać coś z domu, a oddalić się krok od kolumny jest verboten. Nie wolno nikomu. Tu zaczyna się lament powszechny. Ten zostawił w domu okulary, ów lekarstwo, tamten dokumenty, jeszcze ktoś pamiątkowy zegarek. Mała Ewa zalewa się łzami, że po pieska nie wolno jej wrócić. Wtedy też i do starszych dotarło, że przyjaciół im przyjdzie porzucić. A przy budzie stał Nero, dozorcy, smutny, biedny, na długim łańcuchu, przerażony ogromnym rwetesem. Żegnaj, miły kundlu kłapouchu. Drogi Nero, przyjacielu dzieci, do dziś nie wiem, co z tobą się stało, tak jak z resztą biednych czworonogów, których w bloku tym było niemało. Lecz nie pora już na sentymenty, bo nadludzie sznela, sznela wrzeszczą. Nie ma czasu, dość tego cackania. I ruszamy w pielgrzymkę złowieszczą. Popędzili przez martwe ulice okopowa, cmentarze na prawo, wszędzie cisza, żadnych śladów życia. Wcześniej było tutaj bardzo krwawo, ale teraz już wszystko ucichło. Zgliszcza, gruzy, to tylko zostało.
Wiatr jesienny hula po wertepach. My, pątnicy, idziemy pomału. Późna pora, wieczór już jest blisko i aksamit ciemności się ściele. Każą nam się zatrzymać na nocleg u świętego Wojciecha w kościele. Tam już chyba RGO działało, bo nam nieco erzac kawy dali, trochę chleba, było jakieś światło i się wszyscy jak jeden pospali. A nazajutrz pognano na dworzec, wsiadać każą w bydlęce wagony. Pociąg rusza i wiedzie nas wszystkich, nie widzimy nawet w którą stronę. Ale jazda ta długo nie trwała, nie zdążyło nam się nawet dłużyć. Pruszków, Dulak 121, to był właśnie cel naszej podróży. Cel ten jednak nie był docelowy. Dulak to jest skrót od Durchgangslager, co oznacza obóz segregacji. On nas witał groźnym Guten Tagiem. A ja to słowo w cudzysłowie piszę. O dzień dobry nie może być mowy. To był Dulak 121, obóz strachu, choć tylko przejściowy. Tam był wcześniej zakład kolejowy, gdzie normalnie tabor naprawiano. Były hale wielkie z kanałami. W nich nas wszystkich po prostu ściskano jak owoce w hydraulicznej prasie, by wycisnąć sok na kwaśne wino. Kwadratowy metr na dwie osoby. Głodno, zimno, tak godziny płyną. Lecz to jeszcze nie było najgorsze. Sceny godne dantejskich sensacji rozgrywały się zwykle w finale podczas aktu strasznej segregacji. Idą rzędy istot wypędzonych. Lęk ogromny dokucza, aż boli. W który pociąg wsadzą nas nadludzie? W ten na wolność czy znów do niewoli? Matki z dziećmi, staruszkowie, chorzy mogą mieć nadziei promyk złoty. Wszyscy zdolni do fizycznej pracy stąd do Reichu jadą, na roboty. Jeśli ktoś się wyda podejrzanym, że w powstaniu walczył, nie daj Boże, z łaski sortujących nas żołdaków do kacetu nawet trafić może. Niczego nie dało się przewidzieć, nie było jednolitych kryteriów, a decyzja kto w lewo, kto w prawo była tylko tych żołdaków fanaberią. Szczęśliwie przeszło się ku wolności, lecz to nie wszystkim się udało. Bywało zabrano dziecku matkę, bowiem dziecko z babcią wędrowało. Mama solo, stosunkowo młoda, wyglądała nawet podejrzanie. Arbeitslager! Werdykt jednoznaczny. Nie ma mowy tu o żadnej zmianie. Nie pomogą spazmy dziecka, babci. Nie pomogą żadne tłumaczenia. Rozdzielono. Fakt nieodwracalny. Wszak nadludzie nie mają sumienia. Takich scen niestety było dużo. Rozdzielonych liczyć na tysiące. Słychać było przeraźliwe krzyki, były łzy ogromne i gorące. Ludzie pchani w dwie przeciwne strony w geście bólu wyciągali ręce, a bywało, że ci rozdzieleni nie ujrzeli się już nigdy więcej. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że sumienie kupić się dawało za dolary albo sztukę złota, którą ci chcę w łapę się wciskało. No i już jedziemy ku wolności, co nie znaczy, że nikt nie pilnuje. Pociąg toczy się bardzo leniwie i leniwe rytmy wystukuje. Stary wagon, tak zwany bydlęcy, tylko mokre niebo nad głowami, deszcz wciąż siąpi, zimno nam dokucza, wszakże jakoś grzejemy się sami. Dookoła ciemności niezwykłe, bowiem noc bez pardonu zapada, o świetle żadnym mowy nie ma, lecz cóż zrobić?
Trudna na to rada. Jeśli dzisiaj jedziemy koleją pasażerskim, wygodnym wagonem, w porze nocnej okna zasłaniamy, bo co chwila stacje rozświetlone i na drogach jakieś lampy świecą, widać światła od mijanych domów. Dzisiaj ciemność nie jest dokuczliwa, czernią w oczy nie włazi nikomu. Ale wtedy było zaciemnianie, bo nad ludzie nalotów się bali. I dlatego jedziemy wśród nocy, całkiem ślepo, niemal ociemniali. Nic nie wiemy, dokąd nas zawiozą, nikt nie pyta o cel tej podróży, która trwa już nie wiadomo ile i zaczyna bardzo się nam dłużyć. Bo pamiętać trzeba nieprzerwanie, że to nie jest jazda pierwszą klasą, a podróżni nie siedzą na miękkim i są jedną wielką, zbitą masą. Gdzieś pod wieczór, w drugim dniu podróży, na stacyjce małej pociąg stanął. No i chwilę ulgi się poczuło, kiedy drzwi wagonu otwierano. Nazwa stacji Sołtyków Odrową. Wreszcie przestrzeń, ziemia pod stopami. Dziś się jedzie tam z 4 godziny, choćby nawet z 2 przesiadkami. Nocleg w szkole, zupa, trochę chleba i instrukcje wszyscyśmy dostali, że nie wolno wracać bliżej domu, a najlepiej jechać jeszcze dalej. Wypisano nam Besza i Nigungi, co za Ausweis wystarczyć musiały, zwłaszcza dla tych, których dokumenty w ich mieszkaniach po prostu zostały. A w tym czasie na co dzień i w święto częste były łapanki, patrole i dlatego człowiek bez papierów istnieć nie miał prawa tak w ogóle, bo schwytany bez żadnych dowodów, jako ponad wszystko podejrzany, mógł się znaleźć w kacecie lub nawet dla przykładu zostać rozstrzelany. Tak zaczęło się kilka miesięcy odysei, tułania, wygnania. Nade wszystko zaś oczekiwania na tę chwilę, której wolno będzie do swych domów wrócić bez obawy, gdy zapłonie już światło zielone do wyśnionej ojczystej Warszawy. Już nieważne, co było po drodze, w różnych miejscach przecież się mieszkało, gdzieś tam kątem 7 w pokoju, a i więcej czasami bywało. Żyło się na wolności w niewoli. Terror wokół wcale nie hamował, choć front wschodni ciągle się przybliżał. Była nędza, był głód. Szkoda słowa. Później przyszła radziecka machina. Dziś się mówi druga okupacja, ale wtedy była synonimem słów swoboda, życie, demokracja. Że w podziemiach gmachu wodociągów w znanym dużym mieście Częstochowie była tiurma, miejsce śledztw i tortur, to już dzisiaj mało kto się dowie. W każdym razie droga do stolicy była wolna. I radość bez granic, że już można, że wkrótce wracamy. Wróciliśmy i wszystko to na nic. Nie ma domu, tylko mury stoją. Wnętrze czarne, puste, wypalone. Oczodoły okien strachem zioną. Żal ogromny spoglądać w tę stronę. Żal tym większy, iż wiadomo było, że domostwo z walki ocalało, a zniszczono je później, celowo. Z tego miasta nic zostać nie miało, bo tak główny nadczłowiek w Berlinie zdecydował. Mniejsi go słuchali i strzelały płomienie z miotaczy. Dom za domem ginął z rąk wandali. Lecz na szczęście nie wszystko zdążyli unicestwić, obrócić w ruinę, więc zostało co nieco z pogromu, niby zapas na czarną godzinę. No, niektórzy mieli takie szczęście, że ocalał ich dom ukochany, ale w domu pozostały tylko 4 nagie, odrapane ściany,
bowiem wcześniej wszystko wartościowe wyniesiono, raczej bezpowrotnie, zostawiając tylko nędzne resztki i wybite szyby w każdym oknie. Tak zaczęło się życie od nowa, jak pionierski Robinsonów żywot. Dziś to nosi nazwę survivalu, jest rozrywką. Wtedy nią nie było. Dzisiaj komu by przyszło do głowy, że żyć można bez prądu, bez wody, bez tramwaju, bez auta, bez gazu, bez marketów, pralni, domów mody i bez setek innych instytucji, które życie bardzo ułatwiają. Dzisiaj ludzie dziwią się wyjątkom, co na przykład lodówki nie mają. Żal nam było utraconych domów. U znajomych kątem się mieszkało, w połatanych pośpiesznie ruinach, u sąsiadów, krewnych, gdzie się dało. I tak właśnie na gruzach Warszawy odracało się życie. Powoli, w prymitywie, ale z entuzjazmem. Chociaż przeszłość bardzo, bardzo boli. Sytuacja mieszkaniowa miasta długo, długo normalna nie była. Jeszcze chyba 30 lat później spora liczba ludzi się gnieździła, tak jak wtedy w Dulagu w Pruszkowie. Chociaż wiele się odbudowało, ale ciągle w stosunku do potrzeb było mało. O wiele za mało. Wypędzenie. Ponury egzodus. W myśl zapadło upartym nagraniem. Choć nie było czasu go odtwarzać. Była praca, nauka, kochanie, drobne smutki i drobne radości. Potem praca, praca i znów praca. Ale bardzo uparte nagranie jak bumerang. Czasami powraca. Dzisiaj mówi się o wypędzeniach. Czasem głośno bywa o tej sprawie. Lecz Światowe Centrum Wypędzonych to jest właśnie tu, w Warszawie. Miła, sympatyczna frau Erika bardzo często łzy rzęsiste leje nad tragedią swoich wypędzonych, którzy zresztą, jak nas uczą dzieje, przez nikogo nie byli wygnani. Wprost przeciwnie, sami uciekali, a niektórzy aż po dzień dzisiejszy w swoich domach po prostu zostali. Zresztą nie ma co się licytować, gdzie jest większy, gdzie jest mniejszy dramat. Żyjmy przecież w końcu dniem dzisiejszym. Patrzmy na świat we współczesnych ramach. Bądźmy wszyscy dziećmi tej planety. Odkrywajmy szczęście życia w zgodzie i nie dzielmy się na wrogie nacje tych na wschodzie i tych na zachodzie. Od dość dawna powszechnie wiadomo, że nie w modzie pisać epopeje. Ale można czasem być niemodny, gdy przypomną się tragiczne dzieje, które chce się wyrzucić z pamięci, ale one uparcie wracają, chociaż wiele lat już upłynęło, tak jak żywe przed oczyma stają. Dziękujemy. Andrzej miał 8 lat w czasie okupacji, w czasie Powstania Warszawskiego. Dziękujemy, Andrzeju, bardzo. Powolutku kończymy teraz film Andrzeja Kałuszki.
Szanowni Państwo, powolutku kończymy nasze spotkanie. Występowali dla Państwa Justyna Sieńczyło, Andrzej Rodys i ja, Emilian Kamiński. Natomiast, drodzy Państwo, oglądając ten film Andrzeja Kałuszki po raz, nie wiem który, niezwykły film pokazujący tą gehennę powstania, drodzy Państwo, pomyślałem sobie, właściwie jak zakończyć? Ten koniec, o którym myślałem, nie spodobał mi się. Pomyślałem sobie inaczej. Otóż miałem, drodzy Państwo, honor znać księdza Jerzego Popiełuszkę w stanie wojennym. Stan wojenny był nieporównywalny do tej tragedii, którą tu oglądamy, ale też był jakimś takim czasem hegemonii, czasem obrzydliwym, czasem, kiedy człowiek, który jest we własnym kraju, czuje się w niewoli. Ja pamiętam, że jak mając honor rozmawiać niejednokrotnie z księdzem Jerzym, zadałem mu kiedyś pytanie takie, mówię, słuchaj, jak mam żyć? Ja jestem młody, ja chcę coś zrobić, jakąś karierę, ja chcę mieć rodzinę, ja nie wiem, jak ja mam tu żyć, poradź mi, co ja mam robić, bo widzisz, to się rozpada wszystko. Myśmy wtedy nie wiedzieli, że będzie wolność, że to wszystko przyjdzie. To wyglądało zupełnie inaczej, drodzy Państwo. I wtedy ksiądz Jerzy tak popatrzył na mnie, Emilian, uspokój się, trzeba żyć. Masz służyć. Ty masz służyć. To jest twoje zadanie. Służ ludziom. Ja służę. Trzeba służyć ludziom, wtedy to życie nabiera sensu, w jakich by nie było okolicznościach. I drodzy Państwo, nasz teatr Państwu służy. My jesteśmy dla Was. I pamiętajcie o tym, przychodźcie do naszego teatru, który, jak mówię, Wam ma służyć. Po to on powstał, po to z takim trudem tutaj, z tych dziwnych piwnic, magazynów, takiego byle czego, zrobiliśmy piękny teatr po to, żeby on Wam służył i żeby on był poświęcony właśnie mojemu miastu Warszawie, naszemu miastu Warszawie. Drodzy Państwo, jeszcze tak pomyślałem, była wizyta wielkiego człowieka u nas w kraju, papieża Franciszka. Pamiętam wspaniałe homilie Jana Pawła II i to wszystko tak mi w głowie chodzi. Pomyślałem sobie, że zakończę ten dzisiejszy wieczór, to spotkanie z Państwem pieśnią, która jest mi bardzo bliska. Natomiast jeszcze chciałem, drodzy Państwo, powiedzieć tak. Bardzo dziękuję występującym, moim pracownikom, wszystkim, którzy pracowali dzisiaj i dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję także firmie PZU, która nas chroni, która nam pozwala z Państwem się spotykać. Bardzo dziękuję za to wszystko. Zapraszam do kamienicy. Drodzy Państwo, wysłuchajcie tej pieśni, która jest mi szczególnie bliska. Wydaje mi się, że ona będzie dobrym zakończeniem dzisiejszego spotkania. Zanim świt obudzi noc dotykiem mgieł, nim dzień ożywi świat, mój Panie, przyjdź. Wołam Cię, uciesz mój sen spokojem barw. Nim mnie porani świat, przyjdź tu. Choć chcę wciąż dalej iść, nie mogę, nie. Więc znów podnoszę głos, mój Panie, przyjdź. Wołam Cię, przyjdź, otrzyj mą spłakaną twarz. Nim znów popłyną łzy, przyjdź tu. Przyjdź tu, poprowadź mnie wśród brudnych lat. Bądź mi radością dnia, a w nocy snem. Pomóż mi, o Panie mój, dać życiu sens. Bym mógł wciąż dalej iść, przyjdź tu.